Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i mam tyle energii, że aż się napiję coli, mam kolę. Dobra, więc jesteśmy nadal w tym samym poziomie i... I jest fajnie i od razu przepraszam za to chamskie ucięcie, ale aczkolwiek odcinek już był taki długi. I poza tym nagrałem, że tak to powiem, dwa party tego poziomu. Więc tak się złożyło. I również mam dla was małą śmieszną informację. Otóż Commodore ma swój, że tak to powiem, remake. Będzie miał swój remake w formie telefonu. Jest fajnie. Oraz mam też dla was świetną, ale to świetną informację. Otóż zajrzałem na pewien blog, który mi się bardzo spodobał. Od razu mówię, że ja zaglądam na blogi w poszukiwaniu jakiejś, załóżmy to, opowieści. Kamera glitch, lol. I tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że będzie dobrym pomysłem zrobić jeden z tych blogów w wersji audiowizualnej. W sensie coś na rodzaj komiksu. Może powiem wam tak. Nie jest to animacja, ale po prostu obrazki i głosy bohaterów. Mam już kogoś, kto będzie robił obrazki. Na szczęście za darmo. To będzie super. Głosy bohaterów prawdopodobnie już również mam. Lecz brakuje mi jednego bohatera. I od razu wytłumaczam. Jest to opowieść na temat Five Nights at Freddy's. Jest to dokładnie dwie opowieści, ale bohaterowie są ci sami, tylko to są po prostu dwa różne uniwersa. I jest mi potrzebny jeden aktor męski na głos Fritza z tego opowiadania. Będziecie mieli do tego opowiadania linki. Prawdopodobnie będzie casting, ale to jeszcze na Skype powiem, ale chciałbym, aby tą rolę zagrał Pomidorowy. Podobnie on ma genialny do tego głos, on się najbardziej nadaje do tego. No i chciałbym go właśnie zapytać. Jeżeli to słuchasz, a nie gadam teraz z tobą na Skype'ie, jak to oglądasz, to napisz w komentarzu, czy się zgadzasz. Jak się zgadzasz, to jest super. Jak się nie zgadzasz, no niestety trzeba będzie zrobić casting. Już tutaj nie mogłem dać sobie spokoju z tą belką. Nie mogłem po prostu, żeby się tam dostać. Nie mogłem dać sobie spokoju. Bo zapomniałem kompletnie, jak się tam włazi. Więc haha, śmieszne bardzo, Pixel, kurde. O kurde, ale super poleciał, nie wcale. No, więc to są takie malutkie informacje. Powiem wam, że dziewczyna ma wielki talent, bo to robi dziewczyna. Dziewczyna według mnie ma wielki talent i ja się to bardzo wczytałem. Tak samo jak wczytałem się kiedyś w Harry'ego Pottera, tak teraz się wczytałem w tą jej opowieść. Szczerze wam to polecam, jak lubicie takie opowieści i tak, to jest chamska reklama, ale nikt, ona mnie nie poprosiła o tą reklamę, sam, że tak to powiem, reklamuje, bo ja sądzę, że ci ludzie, którzy czytają tego bloga, to jest za mało. Tak, wiem, Five Nights at Freddy's, ludzie uważają po prostu, że to jest nowy Minecraft, tak samo jak CSGO. Ale co tam, lubię FNAF-a, będę nagrywał FNAF-a i czekam tylko na czwartą pseudofinałową część, bo też mam pewną teorię, że czwarta część to nie jest ostatnia.
i będę to nagrywał. Mówcie sobie, co chcecie, ja to będę nagrywał. Bo lubię to. Gdybym bardzo lubił Minecrafta i chciał go nagrywać, to nagrywam Minecrafta i stare gry. Ale jako iż stwierdziłem, że Minecrafta na tym kanale nie będzie, to dotrzymuję obietnicy i nie ma Minecrafta. Ewentualnie jakieś granie z widzami czy coś, ale to wiecie, to już takie po obecnie. I muszę wam powiedzieć, że kupiłem Don't Starve'a. I w ogóle była z tym śmieszna sytuacja. Już myślałem, że nie ma nie ma promocji na to. No i tada, jest. Śmieszne, no co nie? I co mogę jeszcze powiedzieć? Goat Simulator będzie na PlayStation 3 i 4. Goat Simulator 11 sierpnia. Za niecały miesiąc Goat Simulator będzie na PS3. I możecie się spodziewać. Jeżeli to będzie kosztowało mniej niż 20 zł, to kupuję. Jeżeli tak, jeżeli będzie to kosztowało więcej niż 20 zł, to przypał troszkę. Ale jeżeli to wydadzą w wersji pudełkowej, to chętnie kupuję, powiem szczerze. Jeżeli nie, no to będę musiał chyba parę rzeczy wykasować z mojego PlayStation 3. No cóż. Ale jakiś materiał musi z tego być. Nie daruję w sobie w całym moim życiu, jak nie nagram tego i jak tego nie kupię. Bo platynowanie tej gry to będzie czysta dla mnie przyjemność. I niezła beka przy okazji. Mówię wam. Jezus Maria. I tak. Co? A nic co. Muszę wam powiedzieć, że w niedzielę będzie filmik nagrany wcześniej. Gdyż jakoś i tak złożyło, że mój tata chce pojechać na jakiś taki, nie wiem, pokaz ciężarówek czy coś i zabiera, o Jezus Maria, nas wszystkich, całą rodzinę. Jakoś jeszcze to chciałbym załatwić, że ja nie jadę, bo ja szczerze nie interesuję się takimi rzeczami. Bo wiecie, ja to jestem taki retrogracz, się interesuję komputerami, się interesuję jakimiś serialami. Ale motoryzacja to nie moja bajka. Gówno mnie to interesuje. Przepraszam za wrażenie. Tak. Śmieszne. No. PlayStation Now. To jest w ogóle taki odcinek pełen nowości. Pełen nowości. Taki piksel informuje o nowościach. To jest coś. Mówię wam. To jest na pewno coś. I ładna animacja Raymana, który zjeżdża. Naprawdę nie ma tutaj już ciekawostek, jakie mogę powiedzieć. Nie ma po prostu. Nie ma. I dlatego rozmawiam na lightowe tematy. Więc jak mówiłem. Jeżeli pomidorowy się zgodzi, nie ma castingu. Jeżeli się nie zgodzi, jest casting. I później zrobię jakiegoś, nie wiem, Skype'a dla widzów, na którym właśnie będzie ten... chociaż może lepiej będzie TeamSpeak, ale to już się jakoś ogarnie. TeamSpeak albo Skype dla widzów będzie. Czy Skype by było łatwiej. Dobra, już o to sam się będę martwił, ale... Skype lub TeamSpeak dla widzów i tam będzie przeprowadzany casting. Więc jej! Więc jeżeli ktoś się czuje, bo prawdopodobnie już dwie dziewczyny są z tego opowiadania, ja podkładam głos pod narratora i jest ogólnie czterech bohaterów, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, ja podkładam właśnie pod tego jednego, jakby ktoś chciał wiedzieć, to zwie się Malik, pod narratora. Ponieważ ten głos zasługuje na narratora. Nie no, ja nie jestem jakiś chwalipięta, broni Boże, tylko... już przez wielu ludzi po prostu usłyszałem, że to jest jak głos narratora, więc... jakoś tak doszłem do wniosku. Poza tym
szczerze nie chce mi się jeszcze szukać kolejnego głosu, jakiegoś takiego głębokiego, który by miał głos narratora. Bo to już by było za wiele dla mnie. A i tak to jest duży projekt. Bardzo. Dwa opowiadania, które się cały czas rozbijają. I teraz tak, chamsko teraz wrócę sobie po tego jednego lumpka, bo jestem skąpy. W ogóle chyba zapomniałem, że nie mam wszystkich lumpków, żeby to wystuprocentować. 58-85. Przypadek? Nie sądzę. Illuminati confirmed. Nie wcale. Nie, czekajcie chwilę. 8 plus 8 to jest 16. 5 plus 5 to jest 10. 16 plus 10, 26. 26, nie. No, 26 podzielić na... nie wiem. Podzielić na 2 to jest 13. 13 to kolor. Zwiastuje pech. Pech ma. Ma 4 litery. Trójkąt Illuminati ma teoretycznie rzecz biorąc 4 boki. Bo 4 boki i oko. Illuminati confirmed. Rayman 2, Illuminati confirmed. To jest potwierdzone info. Pamiętajcie, potwierdzone info. Jeszcze nie wiem co z animatronikami. Prawdopodobnie albo któryś z aktorów będzie też poddawał głosy pod animatroniki żeńskie i możliwe, że ja będę również podkładał głos pod animatroniki męskie. Oj, czeka mnie dużo roboty. Mam nadzieję, że będziecie mi życzyć powodzenia i nie obrazicie się na mnie, że jest coś takiego, gdyż no jak widzicie, mój kanał jest bardzo różnorodny. Pojawia się tu muzyka, pojawiają się tu gry i jeszcze tutaj idzie opowiadanie. To po prostu jak najbardziej rozszerzyć... Nie wiem. Jak najbardziej rozszerzyć ten kanał. Więc chyba powinno zniknąć game z tego kanału. I będzie po prostu pixelize.pl. Jak ja już dawno na odcinku nie powiedziałem pixelize. Nie żałuję. Nie, to już było chamskie. No Pixel, no teraz to żeś po prostu chamem dowalił samym do siebie. No po prostu nie mogę. No cham. Cham, paździuch i w ogóle. Szkoda gadać. Nie mogę co mi odbije. Nie wiem, mam dzisiaj jakiś taki dobry humor. Więc postanowiłem sobie, a nagram Raymana 2. No i jest fajnie. Jest! Przeszliśmy to! Widzicie to? Przeszliśmy. Nie jest to lepiej. Jeżeli chodzi o Crasha Basha, to postanowiłem, że chyba zrobię Crasha Basha. Nie zrobię tego Crashem z czystego powodu. Gdyż moje widzimisię. Dobra, przyznam się. Robiłem kiedyś livestream, na którym przechodziłem całego Crasha Basha i zrobiłem to Koala Kongiem. Miał to być speedrun, ale nie wyszedł. Więc po prostu będzie let's play z Crasha Basha Koala Kongiem. Taki malutki spoiler. A oczywiście Crash Bandicoot jest po Spyro the Dragon i nie bądźcie niecierpliwi, jeszcze parę odcinków zostało i będzie spoko i doczekacie się waszego upragnionego Crasha. Tak czekaliście na Spyro, a teraz czekacie na Crasha. Jezus Maria, nikogo nie zadowolicie, po prostu nikogo się nie da zadowolić. Nagram Spyro? A gdzie jest Crash? A gram Crasha? A gdzie jest Spyro 2? Co ja ćpałem? Lody ćpałem.
Mówię wam. Ja nie mogę. Te dragi musiały być mocne. Trzeba nie było brać tego białego proszku od tego dziwnego pana w ulicy. Nie no, ja teraz... Teraz mówię jakieś pierdoły, nie myślcie sobie, że jakimś ćpunem jestem. Mam dobry humor, trzeba mieć dobry humor i to pokazywać. Jak filmiki nie mają dobrego humoru, tylko jakiś komentarz, który jest kompletnie do dupy, to jest do dupy. Tak, tak. Więc trzeba być pozytywnej myśli, trzeba być fajnym, trzeba mieć dobry humor i przekazywać to innym widzom. Jest fajnie. Tak ma być, ludzie, tak ma być. Tak ma być. Jak tak nie będzie, to jest źle, co nie? No. Więc tak ma być. Jak nie będzie, to umsu. Co? Więc czasami jak na przykład mam jakiś taki do dupy kompletny komentarz, to piszcie mi to w komentarzach, bo na serio nie lubię, jak na przykład ktoś po prostu mi jakoś dosładza, że no lubię tego youtubera, nie chcę mu robić przykrości, to napiszę mu, że no fajny filmik, chociaż do dupy komentarz kompletnie. Więc mówcie mi to na serio. Jeżeli sądzicie, że mój komentarz był do dupy, że się odzywałem po prostu na siłę, że myślicie, że nagrywałem to na siłę, że odczuwacie, że ja to nie miałem przy tym humoru, to najzwyczajniej w świecie powiedzcie mi to. Ja jestem otwarty kompletnie na krytykę, ja sam mam wielki dystans do siebie. Często ludziom to przeszkadza, jak na przykład, nie wiem, rodzicom, że się nazywam debilem czy coś, ale wy wiecie, że jestem debilem. I nie sądzę, że rozdziały tych opowieści będą się szybko pojawiały. Wiem, że tak z tematu do temat przeskakuje i znowu go kontynuuje, ale to daje troszkę dynamiki do moich filmów. Więc... O! No, zapomniałem, dobra. Więc jednak 200% po ten poziom, okej. I... Tak. Nie wiem, czy... Będą się jakoś szybko pojawiały te odcinki dotyczące tych opowieści, gdyż jest przy tym dużo roboty. Bardziej to zależy od człowieka, który robi te ilustracje, bo to bardziej będzie tylko postacie i na przykład wezmę screeny z gry. Albo jakoś sam zrobię screeny i jakoś się uda. Więc to jest Colossus. Colossus albo Umber. Bodajże Umber się nazywał w wersji na PC-ta. Nie można mu skoczyć tak na głowę. I w wersji na PC-ta albo w Revolution jest tu przeprowadzona z nim rozmowa. Aczkolwiek wersja na PS1 tego nie dali. Nie wiem czy... I prawie zamiłem. I wszedłem do tego głazu. Co to ma być? Jestem ciekaw, czy gdybym się poruszył w lewo albo w prawo, bo wiecie jak to jest z tym prześlizgiwaniem się. Jest to dziwne. Very crazy. No, i tu jest dopiero ta rozmowa. W innych wersjach on po prostu się zatapia w tą lawę. Nie wiem, czy on ginie później, ale... Myśmy pozytywni, okej? Okay? Myśmy pozytywnie. I on nas tu ostrzega o Ninja Henchmanie, który był w poprzednim filmiku. Znaczy, w poprzednim filmiku, chyba mnie nie zrozumiecie teraz dokładnie. W poprzednim filmiku, i mam tu na myśli o cutscence. Tak, cutscence. I no, jest fajnie ogólnie. Bo czemu nie? Jest fajnie, jest okej. Nie wiem, po prostu. Po prostu, no nie wiem.
Zrayman jest prawdopodobnie jedyną istotą, możliwe, że poza Lai, która umie otwierać te sarkofagi, więc dlatego Ninja Henchman nie... po prostu nie wziął tej maski i na przykład nie teleportował się do Polokusa i go na przykład nie zabił, tylko chrzani się z Raymanem. Wiem, że to źle zabrzmiało, ale... no cóż powiedzieć. Ten miniboss jest łatwy, ale jest strasznie, ale to strasznie, ale to strasznie wnerwiający. On się tak wiele razy pojawia w tej grze. Po co? Po co? On jest tylko wnerwieniem kompletnym. Ja rozumiem minibossy, ale proszę was. Dodatkowo ta walka się strasznie długo odbywa. Na przykład w Ratchet & Clanku to każdego bossa, nawet minibossa, możecie uderzyć w każdej chwili. A tutaj... dupa. Ja nie wiem, co ma Ubisoft z tym, że bossa możecie uderzyć tylko w pewnych sekcjach. Bo dosłownie, każdy Rayman ma tak. Każdy Rayman. Nawet Origins i Legends. Może nie przeszedłem całego Origins, bo dał mi nieźle w tyłek, ale Legends całe przeszedłem. I szlak mnie trafia. Bo wreszcie odkryłem, że każdy Rayman ma tak. Nawet Rayman szalone kurliki na GBA. A Rayman szalone kurliki na GBA to jest najlepszy Rayman. 4. Ale was trollowałem. Tak, według mnie Rayman Szalone Kurliki to jest Rayman 4. I tak to będę nazywał w oryginalnym Let's Playu Rayman Szalone Kurliki na GBA. Po prostu będzie Rayman 4 Szalone Kurliki Game Boy Advance. I jak będę robił wersję tą zwykłą? Dla fanów po prostu. Znaczy, żaden z tego fan nie będzie, ale... nie wiem. Dla was to po prostu zrobię. Poświęcę się dla was i to zrobię. Naprawdę nie lubię tych części. A Rayman Szalone Kurliki 2 nie mam zamiaru w żaden sposób robić. Ta gra nie ma fabuły, są to tylko minigierki i gunwą mnie to obchodzi. Co wy sobie pomyślicie? Ja tej gry nienawidzę, nie byłoby z tego żadnego ciekawego komentarza, nie byłoby żadnej ciekawostki, no nie, fajne. Ewentualnie co mogę nagrać to Rabbit Go Home, bo to jest bardzo fajna gra, poza tym mam trzy części z jakichś tam magazynów i nie wiem, może znajdę na internecie czwartą część, albo dwie, nie wiem czy mam. Więc jest to po prostu port z Wii. Chociaż może jest cała? Dobra, nieważne. Więc tak, dotarliśmy... mamy już drugą maskę i będziemy dostawać i jeszcze musimy zdobyć dwie do samego końca i będzie koniec naszej przygody, oczywiście po pokonaniu Razorbilla, bo wcześniej nie, chyba że zginiemy, ale nie zginiemy, my nie przejdziemy! Jak my nie przejdziemy, to kto przejdzie? No please, chyba nie on. No my przecież przejdziemy. My musimy przejść. My musimy przejść. Tak znowu mi odbala. My musimy przejść. Jak my nie przejdziemy, to nikt nie przejdzie. To jest reguła. Ale nie uwolniliśmy jednej klatki. I dupa. Świetnie. Dupa, świetnie. Właśnie, wrażenie. Więc tak, Rayman się znowu cieszy się, że znowu ich widzi. Oni nas informują, że zdobyliśmy wszystko, co mieliśmy zdobyć. Teraz będziemy przechodzić do kolejnej maski, przez kolejne wrota. I mówią nam, że teraz będzie trudniej, co jest gunwo prawdą. I że musimy mieć 400 lunów. Które mamy? Ha! Ha! Ja nie wiem, jak ktoś może lamić, jak nie ma odpowiednio dużo lumów przy tym. To się samo zbiera po prostu.
No i oczywiście mówi, że jestem bardzo utalentowany, no dziękuję. A nie, to do Raymana. Okej. My też jestem utalentowany. Nie no, okej, ogarnę. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Tak, to niestety był ten tylko połowy poziom, tak właściwie. Dzięki wam za oglądanie, na razie i cześć!